Szanowni Państwo, w tym trudnym dla nas wszystkich okresie my, medycy Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie-Odrzańskim, chcemy Was prosić, aby podczas wzywania karetki podawać dyspozytorowi prawdziwe i rzetelne informacje dotyczące Waszego pobytu za granicą, Waszych bliskich czy możliwego kontaktu z osobą, która stamtąd wróciła. Informujcie nas, czy mieliście kontakt z osobą potencjalnie zarażoną koronawirusem. Jadąc do Was, musimy to wiedzieć. Jeżeli macie gorączkę, kaszel lub duszność, powiedzcie nam o tym. Nie narażajcie nas, naszych kolegów, naszych rodzin na niebezpieczeństwo utraty zdrowia czy życia. Jeżeli zataicie te informacje, może dojść do tego, że zespoły ratownictwa medycznego nie wyjadą do Was wtedy, kiedy będziecie potrzebowali nagłej pomocy, ponieważ wszyscy będą w kwarantannie. Nie zatajajmy informacji, nie wymyślajmy urazów, by wezwać karetkę. Bądźmy szczerzy. Podstawa to nie oszukiwać dyspozytora i zespołu, który jest na miejscu u pacjenta. Nie eliminujcie nas z walki o ludzkie życie. Każda para rąk w placówkach medycznych jest na wagę złota. To tylko od Państwa zależy, jak długo będziemy mogli Wam pomagać. Nie kłam medyka. Pomagamy, pracujemy, kiedy ulegniecie wypadkowi lub zachorujecie. Kiedy przyjeżdżamy, podawajcie prawdziwe objawy typu duszność, kaszel, złe samopoczucie, zaburzenia węchu, zaburzenia smaku i tym podobne. To pozwoli nam szybko zdiagnozować Państwa dolegliwości i udzielić fachowej pomocy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji Nie kłam medyka. Ludziom dobrej woli dziękujemy za przekazane dary, za przekazane środki pieniężne, za które mogliśmy kupić niezbędny sprzęt, a lokalnym przedsiębiorcom dziękujemy za pyszne posiłki dostarczane do bazy pogotowia ratunkowego w Gubinie oraz Krośnie-Odrzańskim. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie trzymajmy kciuki za pracowników służby zdrowia, szczególnie tych z pierwszej linii. I pamiętajmy, że wszyscy możemy przyczynić się do opanowania epidemii koronawirusa poprzez stosowanie się do odgórnych zaleceń.